Hej, witajcie. Dzisiaj będzie haul kosmetyczny. Dawno nie byłam na jakichś większych zakupach, w takim sensie, żebym za jednym razem kupiła więcej kosmetyków. Teraz mi się zdarzyło, dlatego od razu... Dlatego od razu dla Was nagrywam, póki mi się wszystko gdzieś nie rozpędnie po domu. Ja sama uwielbiam oglądać takie filmy. Wiem, że Wy również. To będzie taki mały haul, głównie z rzeczami do włosów, ale to nie przedłużając. Byłam w Hebe, to jest taka sieć drogerii, nie wiem czy one pewnie są, nie są tak znane jak Rossmann. W każdym razie co mnie tam przyciągnęło, to to, że tam można kupić profesjonalne fryzjerskie produkty do włosów i ja chciałam jakąś dobrą maskę. I to jest ta seria Bella SP, czyli to są produkty dostępne w salonach fryzjerskich, profesjonalne kosmetyki. I ja wybrałam maskę, to jest maska regenerująca strukturę włosów zniszczonych, może odbudować strukturę włosów do 100% po jednej aplikacji, chroni włosy przed dalszymi uszkodzeniami. I to jest ta fioletowa seria, ona kosztowała 59 zł za 200 ml. Ja kiedyś miałam taką srebrną serię, chyba właśnie do włosów blond. I byłam z niej bardzo zadowolona. I zobaczymy teraz, jak sobie da radę ta maseczka. Ale będąc w sekcji produktów fryzjerskich, zobaczyłam również tego wielkoluda. To jest crema al latte, firma chyba Serical. I ta maseczka była popularna na YouTube, w ostatnich ulubieńcach Misia ją pokazywała i powiedziała, że jest z niej bardzo zadowolona. Powiem Wam, że pachnie, ona jest zapieczętowana, ale ja czuję zapach tego budyniu, kremu, nie wiem jak to nazwać, no pachnie super. Sama bym jej chyba nie kupiła, bo to jest 1000 ml, czyli litr za jakoś tam ona w promocji kosztowała 8 zł, a normalnie chyba 11. Ale no skoro Nisia polecała, to jest produkt włoski, to zobaczymy. One też są dostępne na Allegro, a jeżeli macie właśnie Hebe u siebie w mieście, to możecie zobaczyć tam. No i stwierdziłam, że kupię i przetestuję, zobaczymy. Chociaż przeraża mnie po prostu ten rozmiar, nie lubię takich wielkich produktów. No ale okej, i do tego postanowiłam dokupić, ponieważ wiecie, że jakoś nie inwestuję specjalnie w szampony. To kupiłam z Kallosa, czyli też z tej serii kosmetycznej, która robi takie te wszystkie mleczne maski. To jest szampon Volumizing, polecany do włosów cienkich i słabych. Odżywcze składniki, wyciąg z kwiatu hibiskusa oraz zawartość prowitaminy B5 nadają włosom elastyczność i objętość. Tak, więc to jest szampon dodający objętości i on jest, jak widzicie, duży, to jest pół litra i on jest z pompką i ja uwielbiam takie produkty pod prysznicem, bo tak to nie lubię ich wylewać, w ogóle nie wiem, no generalnie jak macie dużą deszczownicę, to fajnie jest mieć coś z pompką. Zobaczymy, jak on się sprawdzi, kosztował chyba 7 albo 8 zł, też coś poniżej 10, tak on wygląda. I zobaczymy, czy da radę, a kupiłam go po to, żeby go mieszać z tym szamponem. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądacie dawno moje filmy na YouTubie, to ja od samego początku polecałam ten szampon. On kiedyś miał inną szatę graficzną i to jest Joanna. Szampon rewitalizujący kolor, popielaty z mikroproteinami, neutralizuje niepożądany odcień na włosach blond. On kiedyś właśnie miał inną szatę graficzną, ale to jest ten sam szampon. Kosztował 18 zł i on fantastycznie właśnie eliminuje ten żółty kolor i nadaje ładny popielaty kolor włosom. To jest 500 gram. Ja pamiętam, że ja ten szampon miałam chyba z rok, naprawdę, bo ja go mieszam zawsze z innym szamponem, żeby nie mieć jakichś takich sinawych, szarawych, fioletowych końcówek, bo w miejscach, gdzie włosy są przesuszone, zniszczone, to on może je zbyt mocno barwić, albo też jak za długo go przetrzymamy na włosach. Poza tym sam nie ma jakichś to troszkę moim zdaniem wysuszający, dlatego ja po prostu zawsze go mieszam z innym szamponem. Nie wiem, czy mówiłam, kosztował 18 zł. Także super, że nie trzeba chodzić do jakichś hurtowni fryzjerskich i
W Łodzi, jeżeli pytacie, Hebe jest na Piotrkowskiej w Magdzie na dole. Tam kiedyś był chyba taki super sam spożywczy czy coś. I jeszcze szukałam czegoś do mycia twarzy, bo kończy mi się już ten żel z Dax i będę go musiała zamówić, albo nie wiem, nigdzie go jakoś nie mogę stacjonarnie spotkać. A ja lubię, jak wiecie, zmywać twarz wodą. Cetaphil to nie jest produkt dla mnie, bo on jest bardziej do takiej cery trądzikowej i nie mogłam znaleźć nic niedrogeryjnego, tylko jakby z tej wyższej półki z kosmetyków, które by zmywały makijaż z wodą. Takie produkty, jakie tam były, to były produkty właśnie typowo do cery trądzikowej i nie do demakijażu. Z linii drogeryjnych ja nie za bardzo mam ochotę eksperymentować, bo moje oczy są wrażliwe i wiem, że potem mnie będą szczypać i tak dalej. Ale trafiłam na coś takiego, szukałam też w dziale, jest taki dział z kosmetykami organicznymi i tam znalazłam nawet coś, ale nie wiem, w końcu jakoś o tym zapomniałam i przechodziłam i znalazłam coś takiego. Biały jeleń, żel do mycia, hipoalergiczny premium za aloesem i ogórkiem dla cery normalnej, mieszanej ze skłonnością do alergii. I to nie jest płyn do... w ogóle jeszcze go... bardzo ładnie, świeżo pachnie. To nie jest płyn do demakijażu, ale płyn do mycia twarzy. I jeżeli producent pisze, że on jest taki tutaj mega delikatny, to być może będzie się nadawał do zmywania makijażu. Zawiera niestety SLS już na drugim miejscu. Ale no zobaczymy, kosztował 5 zł i jest taki malutki, więc pomyślałam, że w razie gdyby jakoś super się nie sprawdził, to będzie ze mną podróżować jako taki raz na jakiś czas żel do mycia twarzy. I to, aha, i jeszcze jedna rzecz. Poprzednio miałam odżywkę do paznokci Eveline 8 w 1. Ja ją używam jako bazy, bo jakoś nie narzekam. Nie narzekam na moje paznokcie, chociaż fakt, że rzeczywiście tu wiem, że są i zwolennicy, i przeciwnicy. Każdy, no nie wiem, wybiera to, co lubi, tak, jej skład nie jest jakiś najlepszy. Ale tak czuję, że moje paznokcie są twardsze, kiedy jej używam. I ponieważ jej nie było, a tam jakieś inne były takie właśnie przyspieszające wzrost paznokci, a już nie chcę naprawdę, żeby mi szybciej rosły, bo rosną bardzo szybko, więc wybrałam coś takiego. Natychmiast bielsze i piękniejsze paznokcie, odżywka wybielająca. O, i ona będzie taka idealna właśnie pod lakier. Eliminuje, przeciwdziała żółknięciu, likwiduje przebarwienia, ochronna baza pod lakier. I kosztowała chyba około 9 zł w jakiejś promocji. Więc kupiłam jeszcze tą odżywkę i jeszcze, i to były już wszystkie zakupy z Hebe. I pokażę Wam jeszcze mój nowy zakup. Kupiłam, słuchajcie, lakówkę, bo mam na tyle długie włosy, że postanowiłam, że może fajnie by było coś z nimi zrobić. I kupiłam, wybrałam taką lakówkę bez tej takiej łapki, tylko ona jest tutaj, o, tak? I do tego jest rękawica ochronna, że możemy normalnie ją złapać. Oczywiście już się wczoraj testowałam, nie wiem, czy to widać, wygląda jak miała malinkę, ale się oparzyłam tutaj tą lokówką. To jest z tej serii Remington, takiej kwiatkowej, ja to nazywam, ja z tej serii mam lokówkę i byłam bardzo z niej zadowolona. Ale wiecie co, raz zrobiłam loki jakieś takie, nie wiem, moje włosy, czy nie są podatne na skręt, czy jest... Karolina mi powiedziała, że lepsze są cieńsze lokówki, ja chciałam grubsze loki. No i nie wiem, poradźcie mi coś, czy nie wiem, czy lepiej robić na świeżo umyte włosy, czy na takie troszkę przechodzone po jednym dniu, czy nie wiem, czy polecacie mi jakiś produkt do stylizacji, czy nie wiem, bo jakieś takie bardziej tu były fale, nie loki. Może ja coś źle zrobiłam, no nie wiem, nie mam pojęcia, będę jeszcze testować, jeżeli macie jakieś uwagi, to... to piszcie, albo jak polecacie coś do kręcenia włosów. W ogóle co sądzicie o tych termolokach, bo jeszcze oglądam te termoloki i to wydawało mi się fajne, ale też one były jakieś takie cienkie. A może tak powinno być, no nie wiem. No dobra, więc nie przedłużając, to był mój haul. Jeżeli coś, tradycyjnie, jeżeli coś mi się spodoba, to pojawi się w ulubieńcach, jeżeli nie, to nie. No i co, ja Wam już dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa!